Dlaczego nie? Dlaczego masz nie grać w kosza lub po prostu żyć tak jak chcesz? Dlaczego miałoby ci się nie udać? W NBA jest dużo ciekawych i różnorodnych postaci, ale prawie nikt nie potrafi tak rozpalić fanów jak Russell Westbrook. Albo może raczej powinienem powiedzieć Westbeast. Gość, którego zdradzono, potem z bohatera stał się bez powodu wrogiem numer jeden pewnej franczyzy, żeby powrócić gdzie indziej znowu jako wybawiciel. A przy tym przez cały czas jest po prostu sobą, więc dlaczego nie? Westbrook scores it to drive the dagger. Westbrook spotting up inside, and he's got it, and he's got it, he's got it with 7/10 of a second. By Oklahoma City, Westbrook with it. Got it, got it, got it. Westbrook for three with 1/10 of a second. Thunder on the high side. If you're Russell Westbrook, why not? Urodzony 12 listopada 1988 roku w Harnton, znajdującym się w aglomeracji Los Angeles, swoją przygodę z koszykówką zaczynał chodząc na boiskach słonecznego miasta, gdzie według Russella jego tata nauczył go grać z tą energią, za którą go dzisiaj kojarzymy. I to właśnie tam spotkał swojego najlepszego przyjaciela, Kelsey'ego Barsa. Razem z Barsem grali w kosza całymi dniami bez przerwy i to wtedy właśnie Russell zaczął zakochiwać się w koszykówce. I we dwójkę z Kelsey'em rozwijali swoją grę w bardzo szybkim tempie. To nie jest jednak historia z happy endem. Kiedy uczęszczali do Lessinger High School, byli jak papuszki nierozłączki. Ciągle gadali, że chcą ze sobą grać w drużynie uczelnianej UCLA. Tylko wtedy Russell był tylko jednym z wielu graczy licealnych, a Bars był za to topowym rekrutem, którego wziął aby każda uczelnia w kraju. Był tak rozchwytywany, że dostawał już oferty gry na uczelni, nie będąc nawet w ostatniej klasie liceum. Ale pewnego dnia, grając zwykłą gierkę na hali w Los Angeles Southwest College, Kelsey Bars upadł na ziemię. Został od razu przewieziony do szpitala, ale niestety przez swoje problemy z sercem zmarł. To wydarzenie zmieniło życie Westbrooka. Stracił nie tylko przyjaciela, ale też partnera, który go popychał do polepszania się z dnia na dzień. Pierwszy raz na własne oczy zobaczył, jak życie nawet tak bliskiej mu osoby może przeminąć na jego oczach. Jednak zamiast pogrążyć się w żalu, wykorzystał to jako motywację. Zaczął grać bardziej agresywnie, pokazując swoją pasję do gry, jaką możemy w nim dzisiaj zauważyć, ale której wtedy nikt nigdy wcześniej w nim nie widział. Od tego momentu wyglądało to, jakby Russell starał się dojść na sam szczyt za nich obu. Jedyne, co go zatrzymywało, to jego wzrost, ponieważ jako junior w liceum mierzył tylko 172 cm, czyli już tyle samo, co jego rodzice. Ale na szczęście przed ostatnim rokiem wystrzelił do góry, mierząc już mniej więcej tyle, ile teraz, 188 cm wzrostu, co pozwoliło mu wystrzelić też jako gwiazda, zdobywając w tym sezonie 25 punktów i 9 zbiórek na grę. Co jednak nie pozwoliło mu się przebić na sam szczyt, gdyż był jedynie 151 w krajowym rankingu, co nie dawało mu wielkiego wyboru uczelni, na której mógłby zagrać. Ale na szczęście nie potrzebował go, bo dostał się do miejsca, które mu się wymarzyło, uczelni w Kalifornii UCLA. Mając przy tym trochę szczęścia, gdyż ich wcześniejszy obrońca Jordan Farmer zadeklarował się akurat do draftu NBA, a uczelnia potrzebowała kogoś na tą pozycję, więc blisko mieszkający eksplozywny Westbrook idealnie się dla nich nadawał do namówienia go do zastąpienia tej luki w zespole. I tam miał przyjemność zagrać z inną gwiazdą i do teraz jednym z jego przyjaciół Kevinem Love'em, wychodząc jako freshman z ławki i nie dostając za dużo czasu na grę, w którym mógłby się pokazać. Nie trwało to jednak długo, bo gdy w jego drugim roku gry uczelnianej startujący rozgrywający składu doznał kontuzji, Russell dostał swoją okazję, którą wykorzystał w pełni, zdobywając 13 punktów, 4 asysty i 4 zbiórki, zostając przy tym obrońcą roku. I przy okazji już wtedy mniej więcej poznając się ze swoją przyszłą żoną Niną Earl. I po tym przełamaniu w tym sezonie Westbrook zadeklarował się do draftu 2008. Pomimo braku wiary wielu osób, które myślały, że gracz nie nadaje się do prowadzenia ataku w NBA oraz nie gra jak rozgrywający, którego drużyny potrzebują, a jak niski rzucający obrońca, który nie potrafi rzucać oraz nie ma za wysokiej boiskowej inteligencji, żeby grać na jedynce. No i to są problemy, z którymi zmaga się tak właściwie do teraz. Ale mimo tych przeciwwskazań, jeszcze większy poziom atletyzmu niż nawet Derricka Rose'a, który również z tego słynął i o którym przewidywano, że pójdzie z pierwszym pikiem, trzymał skautów w wierze co do Westbrooka, że odnajdzie swoją drogę w NBA jako dynamiczny slasher. A sam Presti, GM Seattle Supersonics, zakochał się w energetycznym stylu gry zawodnika oraz jego nieustępliwym charakterze, dzięki czemu jego drużyna wybrała przyszłą bestię z zachodu z czwartym wyborem w drafcie 2008 roku.
the Seattle Supersonics select Russell Westbrook from UCLA. Tego samego roku franczyza została zrelokowana, zmieniając swoje położenie z Seattle na Oklahoma, a młody Russell połączył siły ze wschodzącą gwiazdą Kevinem Durantem w nowo upieczonej drużynie Oklahoma City Thunder. Tam mimo linijek boxscore na poziomie 15-5-5, co gwarantowało mu miejsce w All-Rookie First Team. Niepokojące było to, jak na złej skuteczności robił te statystyki, notując też sporą ilość strat, a Thunder przegrało pierwsze 29 z 32 gier w sezonie. Jednak pokazywał przebłyski wielkiego potencjału i możliwość na poprawę w tej kwestii. Wszystko zaczynało wyglądać coraz bardziej pozytywnie dla młodych Thunder, gdyż do drużyny zawitał zarówno 20-letni James Harden, wybrany z trzecim wyborem, jak i Serge Ibaka, który został wydraftowany 24 w tym samym roku co Westbrook, ale ostatni sezon spędził w hiszpańskim klubie Manresa, co w połączeniu z rozwojem Westbrooka i Duranta i pomocą Jeffa Greena całkowicie odmieniło drużynę, która po 50 zwycięstwach w sezonie dostała się do playoffów i mimo walki odpadła z późniejszymi mistrzami NBA Los Angeles Lakers. Jeszcze następny sezon był dalszym czasem na rozwój. Westbrook przekroczył barierę 20 punktów, został pierwszy raz All-Starem oraz pierwszy raz został częścią składu drugiego All-NBA. Jednak drużyna znowu odbiła się od późniejszych mistrzów w postaci Dallas Mavericks w finałach konferencji zachodniej. Ale to następny sezon miał być tym przełomowym. Obie gwiazdy Thunder dalej się rozwijały, grając już na poziomie All-NBA. Serge Ibaka stał się bestią w obronie, blokując astronomiczne 3,7 rzutów na grę, a James Harden rozwinął się na tyle, że w każdym innym zespole byłby drugą albo trzecią opcją w ataku jako starter, rzucając niemal 17 punktów na grę, dzięki czemu przyznano mu nagrodę 6 gracza roku. I ta mimo wszystko oldschoolowo zbudowana drużyna, grająca na 3 wieże w składzie, po skróconym przez lockout sezonie weszła do playoffów z drugiego miejsca. I tam w pierwszej rundzie rozpadnięty już Dallas, nie grający tak samo jak rok temu, nie potrafiło nawiązać równej walki, nie urywając nawet jednej gry przed awansem ich przeciwników do następnej rundy, gdzie spotkali się ze zmęczonymi 7-meczową serią z Denver Los Angeles Lakers, którzy również nie mieli już tej samej siły co 2 lata temu i tym samym Oklahoma wyeliminowała drugiego rywala, na którym zatrzymali się wcześniej w playoffach, tym razem w 5 meczach. I tam w finałach konferencji natrafili na doświadczonych San Antonio Spurs, którzy zarówno w grze pierwszej, jak i drugiej świetnie wykorzystali przewagę swojego boiska, wygrywając z rywalami. Ale potem od razu ich dobra passa się skończyła, przegrywając 4 gry pod rząd. I w ten sposób Thunder doszło do finału, stając naprzeciwko próbującym się zreflektować za przegraną w ostatnim roku Miami Heat. Westbrook miał w tej serii wzloty i upadki. Z jednej strony rzucał 27 punktów na grę, a z drugiej jego skuteczność z załuku to było zaledwie 13%. Może dołożył w grze czwartej astronomiczne 43 punkty, ale pod koniec meczu niepotrzebnie faulował Mario Chalmersa, ponieważ i tak zegar wskazywał tylko 4 sekundy na oddanie rzutu przez Miami. Był krytykowany za słabe decyzje rzutowe, szczególnie za 3, przetrzymywanie piłki oraz zagrania pokazujące raczej niską boiskową inteligencję. A krytycy zastanawiali się, czy nie lepszy dla drużyny byłby bardziej stabilny rozgrywający, dzielący się piłką, a nie hybryda pozycji 1 i 2, nie potrafiąca rzucać, ale za to świetnie dostająca się pod kosz. Głosy, które do tej pory były tylko cichymi przypuszczeniami, ale od teraz stawały się tylko coraz głośniejsze. W skrócie, Thunder przegrało w 5 gier, jednak spodziewano się po nich, że to nie będzie ich ostatnia wizyta w finałach i utworzą rywalizację na następne lata z mistrzami ze wschodu. Pierwszą zapowiedzią, że tak się nie wydarzy, była jednak prośba Hardena o transfer w momencie, gdy przyszła pora na podpisywanie przedłużenia kontraktu. Thunder zarządzało w ten sposób swoim budżetem, że gdyby dali gwieździe maksymalną ilość pieniędzy, jaką mogli, to w skrócie łapaliby się do wyższego progu podatkowego, co diametralnie zwiększyłoby wydatki organizacji. Więc chcieli zejść z płacenia mu 60 milionów przez 4 lata do 55. Problem był taki, że Harden już poświęcał się do drużyny, wychodząc z ławki. OKC było cały czas jedną z najgorzej asystujących drużyn ze wszystkich, z 3 gwiazdami, które nie potrafią poruszać się bez piłki i jedyne co robią, to grają na izolacji. To doprowadziło nie tylko do tego, że żaden z nich we wczesnym etapie kariery aż do teraz nie rozwinął zbytnio tej umiejętności, ale też do tego, że James musiał wychodzić z ławki, żeby nie grać w tym samym czasie na parkiecie co 2 innych dominujących na piłce zawodników, przez co musiał poświęcać swój czas na boisku oraz potencjał, więc uważał, że zasługuje za to, co robi, na maksymalny kontrakt i nic mniej. No i jego poświęcenie 5 milionów kontraktu nie jest wcale mniejszym poświęceniem, niż gdyby organizacja warta miliardy miała zapłacić parę 10 milionów więcej w podatkach. Nie pomogła również, a raczej jeszcze bardziej wygoniła zawodnika, stanowczość zarządu, gdy postanowili mu dać jedynie godzinę na zaakceptowanie ich ostatecznej oferty. Żeby więc nie stracić go za rok za nic,
wymieniono go do Houston za 3 graczy, z których jedynie Steven Adams został kluczowym zawodnikiem w rotacji drużyny. Wyglądało to jednak tak, jakby ta strata nie zadziałała zbytnio negatywnie na drużynę, gdyż wygrali najwięcej do tej pory 60 gier w sezonie, spotykając się w playoffach o ironio z Houston Rockets. W drugiej grze przeciwny obrońca w postaci Patryka Beverleya bezmyślnie zanurkował po piłkę prosto w kolano Westbrooka, rozrywając tym samym jego rywalowi łąkotkę. To nie tylko usadziło go na te playoffy, ale też jego streak, w którym Westbrook przez pierwsze 5 sezonów swojej kariery zagrał w każdej możliwej grze, został przerwany jednym ruchem. Tym właśnie ruchem odebrano Oklahomie nadzieję na głęboki run w playoffach i cały sukces 60 wygranych w sezonie został zaprzepaszczony w drugiej rundzie, gdzie odpadli w grze przeciwko Memphis Grizzlies. I gdy Russell w następnym sezonie przegapił 36 gier, a gdy już grał, starał się tylko wrócić na właściwe tory, to Durant zerwał swoje wszelkie ograniczenia. Poprowadził organizację do 59 wygranych, dominując całą ligę, dostając przy tym nagrodę MVP za jego 32 punkty na grę. Ten sezon dał lidze nie tylko powód do strachu przed gościem, który mierzy 7 stóp, a potrafi się poruszać jak bóg koszykówki we własnej osobie, ale też ogromny zastrzyk pewności siebie dla gracza, który mógł utwierdzić się w przekonaniu, że nie potrzebuje Westbrooka, żeby wygrywać. Sezon dał kolejne nadzieje na mistrzostwo organizacji, jednak tak się znowu nie stało. Oklahoma wygrała dwie pierwsze rundy, z czego w drugiej Westbrook rzucał fenomenalne 28 punktów na grę, co pokazywało jego potencjał na prawdziwą supergwiazdę. Jednak w finałach konferencji znowu musieli się zmierzyć z San Antonio, które rozprawiło się z nimi w 6 gier. Przy czym Westbrook trafił 8 z 24 rzutów, w tym 1 z 6 za 3 w grze eliminacyjnej. KD rzucił 31 punktów na 48% skuteczności, co jednak nie dało zamierzonego rezultatu wygranej. Było to rozczarowanie, jednak fani organizacji wierzyli, że małymi kroczkami są coraz bliżej wygrania mistrzostwa. Nadzieje jednak zgasły tego samego roku, kiedy ogłoszono fanom, że Kevin Durant dostał kontuzji, która miała go trzymać z dala od boiska na prawie cały sezon. Tym razem to Russell musiał wziąć sprawę w swoje ręce i mimo, że bez swojej największej gwiazdy, Thunder spadło ze szczytu na dno ligi, to Westbrook zdobywał najwięcej w swojej karierze, 28 punktów, rozgrzewając wyobrażenie fanów, jak będzie to wyglądało, gdy obaj panowie znowu będą biegać za sobą po boisku przez cały sezon. Obaj byli jednymi z głównych kandydatów do nagrody MVP tego sezonu, stojąc w rankingu zaraz obok siebie. Russell Saad, Yusuf, ESPN Dallas Radio. Were you aware of Mark Cuban's comments before the game when he said Kevin was the only superstar on this team, and how do you react to that? Hold up. He's an idiot. Don't listen to this. He's an idiot. All right, that's what we got to say about that. He's an idiot. No question. Duet numeru 0 i 35 znowu rozpalił w nas wszystkich nadzieje, przedzierając się przez pierwsze dwie rundy znowu do finałów konferencji, gdzie jednak natknęli się na ścianę. Golden State szło po obronę tytułu, a Steph Curry, mimo tego, że był uważany za lepszego gracza niż Westbeast, to przez pierwsze 4 gry był przez niego dominowany. A Thunder wyszło na prowadzenie w tej serii 3-1, niszcząc swoich rywali w każdym z tych zwycięstw. Rzucanie 30 punktów przez Westbrooka już było niesamowite, ale prawdziwą różnicę robiły jego podania, którymi rozpracowywał obronę przeciwników, zdobywając łącznie w 4 pierwszych grach 47 asyst. Oklahoma City było tylko jedną grę od dostania się do finałów i odkucie się za błędy z młodości, kiedy parę lat wcześniej jako niedoświadczona drużyna nie podołali wyzwaniu zdobycia mistrzostwa. Thunder mieli 3 okazje, żeby domknąć tę serię i przejść w końcu dalej, ale za każdym razem zawiedli. Zarówno Russell Westbrook, jak i Kevin Durant nie donosili, kiedy drużyna potrzebowała ich najbardziej. Rzucali poniżej 40% skuteczności w grze 5 i 6, a w grze 7 nie mieli już nic do powiedzenia, kiedy Steph Curry rzucił im prosto w twarz 43 punkty. Mimo że na początku dominował, to koniec był żałosny dla Brodiego. Oddanie wygranej serii było strasznym ciosem dla organizacji, ale to, co się stało w następnych tygodniach, nie było do przewidzenia przez nikogo. Kevin Durant opuścił drużynę 4 lipca 2016 roku, przenosząc się do Golden State. Do tej samej drużyny, która przed chwilą wytarła nim podłogę w playoffach. Jak nie możesz z nimi wygrać, to do nich dołącz, jak to mówią. Westbrook oczywiście poczuł się zdradzony i całą tą złość za te wydarzenia wypuścił w sezonie 2016-2017. Bestia z zachodu dała nam jeden z najlepszych pokazów, jakie widzieliśmy, nosząc swoją drużynę na plecach i zostając pierwszym graczem od 50 lat, który zdobywał średnio triple-double na grę, od kiedy jeszcze w czasach czerni i bieli robił to Oscar Robertson. Zyskując przy tym nowy przydomek, Mr. Triple-Double. Dominował każdego, robiąc wsad za wsadem, biorąc na kratę wszystkie ważne rzuty drużyny, będąc prawdziwym wojownikiem dla swojej organizacji. Jego słynne powiedzenie i nazwa fundacji Why Not rozpalała fanów na całym świecie,
pokazując, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, jeśli będą o coś walczyć. Dlaczego by nie poprowadzić swojej drużyny do playoffów w pojedynkę? Dlaczego by nie osiągać 32-punktowego triple-double jako średnia boxscore, pobijając rekord Robertsona 42 triple-double w pojedynczym sezonie? Ale pobicie rekordu nie wystarczyło, skoro jego drużyna przegrywała 10 punktami. Russell zaczął wbijać się pod kosz, żeby wyrównać spotkanie i wygrać dla swojej drużyny. I kiedy udało mu się zmniejszyć przewagę do zaledwie 2 punktów na ostatnie 3 sekundy przed końcem, wszyscy wiedzieli, że wybijający piłkę z autu Thunder dadzą piłkę Westbrookowi, żeby spróbował wygrać dla nich grę i rzucić jeden z najlepszych game winnerów w historii. Gdy kurz po bitwie opadł, Westbrook dostał nagrodę MVP sezonu zasadniczego, świdrując rekord za rekordem. Ale kiedy przyszedł czas na playoffy i fani spojrzeli na resztę jego drużyny, to było po prostu średnia. Oklahoma nie była brana pod uwagę do wyjścia dalej niż pierwsza runda, mimo starań Westbrooka odpadli w 5 grach grając z Houston Rockets. I chociaż Brody po raz kolejny w playoffach osiągał strasznie niską skuteczność, to fani tłumaczyli sobie te przegrane jedynie słabą drużyną. Gwiazda OKC to był najmniejszy problem, potrzebne były wzmocnienia, żeby w ogóle zatrzymać go w organizacji. Więc Oklahomie udało się uzyskać nie jedną, a 2 gwiazdy, które również nie były zadowolone z pozycji, w jakich znalazły się ich drużyny. I tak samo jak Westbrook, szukały możliwości na walkę o coś więcej. Po pierwsze Paul George, gwiazda Indiany Pacers, który po ciężkiej kontuzji kolana starał się powrócić w dobrym stylu, donosząc dalej zwycięstwo dla drużyny, w której by grał. Oraz oprócz niego Carmelo Anthony, stary gracz, który dni świetności miał za sobą, ale dalej mógł być dobrą trzecią opcją w ataku. Jednak mimo stylu gry, w którym wolał grać na izolacji, co nie było możliwe u boku 2 innych gwiazd, to nie zgodził się na wychodzenie jako six man, co było pierwszym bardzo złym zwiastunem tego, co miało się wkrótce wydarzyć. Mimo braku zgrania oraz kontuzji ważnej części obrony zespołu Andre Robertsona, drużyna dała radę zabezpieczyć sobie 4. miejsce na zachodzie, stając do walki przeciwko Utah Jazz prowadzonym przez Donovana Mitchella, który był dopiero rookie. Westbrook dalej zdołał zdobywać średnio na mecz triple-double w tym sezonie oraz dał nam już 2 raz trochę smutny, a trochę po prostu ciekawy pokaz rywalizacji i nienawiści, kiedy podczas rozgrywek spotykali się z Golden State. Ale kiedy usłyszeliśmy, jak Paul George sam sobie dał przezwisko, mówiąc, że teraz zobaczymy prawdziwego Playoff P, to my jako fani wiedzieliśmy, że nie wyjdzie z tego nic dobrego. Serię to można podsumować tak naprawdę wspominając jedynie o grze 6 eliminacyjnej, w której Westbrook mimo kiepskiej skuteczności rzucił te 46 punktów, ale gość, który nie chciał wychodzić z ławki i Playoff P woleli zobaczyć resztę rozgrywek w domu, przed telewizorem. George zdobył 5 punktów, trafiając 2 z 16 rzutów, a Melo zdobył 7. Ten rok dla OKC był skończony. Wielką trójkę pokonał rookie, a pot zaczął spływać z czoła właścicieli organizacji, gdyż Paul George po tym sezonie był wolnym agentem. Ku zaskoczeniu wszystkich jednak Paul podpisał nowy kontrakt z drużyną oraz udano rozstać się w zgodzie z Carmelo, dzięki czemu z czystą kartką duet z Oklahoma mógł spróbować się odkuć w tym roku. Niestety przez transfery, kiedy próbowano zrobić wielką trójkę Oklahomy, to oprócz 2 gwiazd, drużyna nie miała za dużo osobom do zaoferowania. Co nie wróżyło dobrze, gdy weszli do playoffów spotykając się z Portland Trail Blazers. Raz w sezonie, mimo zdobywania po raz trzeci z rzędu średnio triple-double, specjalnie uszedł w cień, pozwalając Paulowi George'owi grać pierwsze skrzypce, mimo że wszyscy myśleli, że już po prostu nie jest do tego zdolny. Nie wiem, czy jednak zauważyliście pewien patent, jeśli chodzi o Russella i jego gry w playoffach, ale jeśli nie, to zaraz zdradzę wam sekret. Przeciwny rozgrywający Damian Lillard upokorzył Russella, mimo że teoretycznie w oczach fanów uchodził za gorszego gracza, to pokazał wyższość swojej gry nad nim, rzucając jego partnerowi w zbrodni na dobranoc jednego z najbardziej ikonicznych game winnerów w historii NBA, zdobywając 50 punktów na Westbrooku i machając im na do widzenia, kiedy cała arena wystrzeliła do góry z podniecenia przez to, co się właśnie stało. Organizacja zauważyła, że ich nowy duet po prostu nie działa i wytransferowali Paula George'a za nie inną gwiazdę, a pokaźną kolekcję pików, zostawiając ich obecnego gracza samemu sobie w trudnym położeniu dla niego samego. On sam już w tamtym sezonie zaczynał tracić motor, przez który nam fanom przykro się patrzyło, jak próbował często wykonywać wsady, które do niedawna były dla niego normalne.
drużyny, a teraz kończyło się nietrafionymi próbami, a dodatkowo przez zmianę, przez którą zakazano wychodzenia poza linię 3 punktów między osobistymi, zakłócono jego rytuał rzutowy, w którym zawsze podchodził do połowy boiska i z powrotem, zanim nie oddał rzutu. Brak tego rytuału bezpowrotnie zmniejszała jego skuteczność za linii, co było kolejnym powodem, który go hamował przed byciem na tyle skutecznym, żeby poprowadzić samotnie drużynę gdzieś dalej. Zażądał więc również, żeby i go wytransferowano i powędrował do swojego dawnego kolegi z drużyny Jamesa Hardena w Houston Rockets. Duet owocował próbą połączenia dwóch graczy, którzy grają tylko na izolacji i którzy nie potrafią się poruszać bez piłki. Więc był jednym wielkim niewypałem i mimo przeciśnięcia się do drugiej rundy, to odpadli w 5 grach grając przeciwko Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa. Harden był sfrustrowany ciągłymi porażkami w Houston, a Westbrook, nie chcąc znowu zostać sam, poprosił o transfer. Dzięki czemu powędrował do drużyny w Waszyngtonie, stając u boku Bradleya Beala, zastępując przy tym rolę Johna Walla w drużynie. I tam mimo dowrócenia do osiągania triple-double co mecz i prowadzenia słabej drużyny jeszcze raz jako bohater do 8 miejsca na wschodzie, odbił się od Philadelphia 76ers w 5 meczach. No i zegar tykał, a czas, w którym Westbrook miał możliwość na zdobycie pierścienia, uciekał, więc spróbował jeszcze raz poprosić o transfer do innej drużyny. I tym razem przez pochopną decyzję po nieszczęśliwej przegranej w pierwszej rundzie z Phoenix Suns, Los Angeles Lakers odezwało się do Wizards z propozycją oddania Kentelviusa, Caldwell Popa i Kyla Kuzmy, dwóch niezwykle ważnych zawodników w swojej drużynie, za możliwość pozyskania gwiazdy, jaką jest Russell Westbrook. Wizards się zgodzili i to był wyrok dla Westbrooka. Pierwszy sezon z Lakers był po prostu nieszczęśliwy. No mimo okrzyknięcia krzupy drużyną przez fanów, to przez kontuzję dwie największe gwiazdy składu nie grały przez połowę sezonu. Co doprowadziło do tego, że Lakers, które wygrało jeszcze 2 lata temu mistrzostwo, teraz nie kwalifikowało się nawet do playoffów. A wina z jakiegoś powodu spadła na Westbrooka, który po prostu nie pasował do drużyny. Bo ku zaskoczeniu organizacji, gracz, który nie potrafi rzucać bez innych graczy, którzy nie potrafią rzucać, nie odnajduje się w słabym spacingu i nie potrafi wyciągać tych samych wyników co zwykle. Krótko mówiąc, był najgorszym fitem, jaki tylko można było sobie wyobrazić do tego składu. I don't even want to bring my kids to the game because I don't want them to hear people calling their dad nicknames and out of their names for no reason because he's playing a game that he loves. And it's gotten so bad where, you know, my family don't even want to go to home games, to any game because of not just the media across the globe use their platforms to constantly shame me. It's just super unfortunate, man. It's super upsetting to me, and I'm at a point, to where I'm going to continue to address it. It's just unfortunate. Problemy trwały dalej też i w tym sezonie, a gdy Lakers zaczęli rok z wynikiem 2-10, uznano, że posadzi się Westbrooka na ławkę, żeby pierwszy raz od momentu, kiedy grał na uczelni, wychodził jako sixth man. Oczywiście w tej roli spisywał się świetnie i pokornie robił to, co do niego należy, starając się dobrze wypełnić swoje zadanie, jednak przy tym fani zachodzili w głowę. Po co im gość na ławce, który zarabia więcej niż LeBron James i Anthony Davis, niszcząc przy tym samym budżet ich ulubionej drużyny? Zła decyzja zarządu Lakers w sprowadzeniu go do niepasującego do niego składu sprowadziła na niego falę krytyki, tak wielką, że gdy raz usłyszał pozytywne słowa o swojej grze od dziennikarzy, którzy większość czasu żywili się na nienawiści do niego, to wyglądał na najbardziej zdziwioną osobę na świecie. I po 1,5 roku organizacji udało się wymienić go za innych, trochę gorszych, ale lepiej pasujących zawodników do składu, uwalniając go od piekła, jakim było gra w Lakers. Utah Jazz, które dzięki transferowi go dostało, wykupiło jego kontrakt, puszczając go wolno, a ten ze zszarganą reputacją podpisał minimalny kontakt z drugą drużyną z LA, która szukała w tym czasie wzmocnienia, żeby spróbować sięgnąć po tytuł. A pozyskanie tak tanio gwiazdy tego kalibru wydawało się idealne, bo jak coś tam można go przecież posadzić na ławkę. I mimo powolnego startu i odbudowy pewności siebie, to dawny Westbrook wrócił 29 marca 2023 roku w meczu przeciwko Memphis Grizzlies, rzucając 36 punktów, trafiając 13 z 18 rzutów, w tym 5 na 5 za 3, dominując przeciwników i ogłaszając swój powrót. Kontynuował go również, pomagając Clipper zabezpieczyć 11 wygraną z rzędu przeciwko rywalom z LA, niszcząc plany swojej byłej drużyny, która chciała dać mu rzucać, ponieważ uważali, że nie będzie trafiał, tak jak się to działo, gdy grał z nimi. Nie rozumieli jednak, jak ważny był dla niego ten mecz i odpalił się na swoje 50% skuteczności, wykorzystując wolne pozycje podarowane przez obronę. No i sezon sezonem, ale przypadek, w którym akurat Clippers przywitali Brodiego z szeroko otwartymi ramionami, okazał się
strzałem dziesiątka dla organizacji oraz dla nas, fanów. Ponieważ gdy rozgrywki się skończyły i przyszedł czas na playoffy, to chyba każdy mocniej złapał się krzesła, widząc z kim przyszło im się spotkać w pierwszej rundzie. Kevin Durant też miał ciężką przeprawę w ostatnich latach, tak jak jego były kolega z drużyny. Dostał kontuzji w 2019, starał się stworzyć super team w Brooklynie i gdy mu się to nie udało, wytransferowano go na jego życzenie w tym samym czasie co Brody'ego do Phoenix Suns. Jednak my jako fani sami nie wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać po Mr. Triple Double w jego pierwszej okazji na zemstę na Durancie. I to, jaki był sufit tego, co mógł nam pokazać, mogło zależeć od tego, jak ta seria w ogóle się potoczy. I tak Los Angeles Clippers, mimo braku Paula George'a, to dalej z Kawhi Leonardem i Russellem Westbrookiem stanęli przeciwko czterem gwiazdom z Phoenix. I co mogę powiedzieć o pierwszej grze? To najbardziej Westbrookowa gra, jaką widziałem w życiu. Trafił 3 z 19 rzutów, ale nadrobił to swoim sercem. Tym, czego Suns nie miało. Pierwszy raz grał elitarnie w obronie, tak jak od początku jego kariery spodziewano się po nim, że będzie, a nigdy do tej pory tego nie robił. I tak właśnie KD, Devin Booker i Chris Paul rzucali na jedynie 25% skuteczności, będąc skrytymi przez Russella Westbrooka. Brody totalnie zdominował ich po drugiej stronie boiska i zagrał najczystszą formę obrony, jaka istnieje. Blokując Bookera w końcówce, nabijając go od razu potem na aut i zabezpieczając grę dla Clippers na nie swoim boisku. W drugiej grze Brody naprawił swój rzut dalej, grając świetną obronę, jednak tym razem talent Suns przepchnął Clippers do wyrównania serii. Co nie było złym rezultatem, gdyż teraz jechali zagrać w Los Angeles z wynikiem 1-1 i optymistycznie myślano o następnych meczach. Znaczy no, do czasu, aż nie dowiedzieliśmy się, że Kawhi dostał kontuzję kolana już w pierwszym meczu, pomimo której grał w grze drugiej, jednak teraz musiał pauzować i jak się okazało, już nie wrócić na żadną z gier. I tak oto Westbrook znowu został sam. I mimo wielkich meczy, ogromnych starań i bardzo bliskich do wygranej wyników, to nie dał rady poprowadzić swojej drużyny do zwycięstwa. I został przytłoczony przez super drużynę Duranta, przegrywając 3 następne mecze. Russell Westbrook z pewnością nie jest najbardziej skutecznym zawodnikiem, jak mogliście zauważyć. Czasami gra jak bóg koszykówki, a czasami robi najgorsze decyzje rzutowe albo podania, jakie widziałem kiedykolwiek. Jednak jego styl gry i charakter rozpala fanów, pomagając w przymknięciu oka na jego wady. Na rzecz przyjrzenia się jego zaletom oraz efektowności jego gry. A co najważniejsze, mimo tego całego hejtu, zawsze pozostał sobą. Wojownikiem. I dalej pamięta o swoich korzeniach, nosząc bransoletkę z inicjałami Kelsey'ego oraz pomaga dzięki swojej fundacji dzieciakom z problemami. Jest to wielki gracz, mąż, ojciec oraz po prostu człowiek, od którego można brać przykład i inspirować się jego postacią. Bo tego brakuje często w największych gwiazdach. Możesz na przykład uwielbiać Michaela Jordana za to, jak świetnie grał, ale prywatnie był po prostu dupkiem. Dlatego dobrze, że są gracze, którzy mimo wad oraz agresji na boisku, przez co często dochodzi do całkowicie losowych jakichś bifów z zawodnikami, oraz mimo posiadania chyba najbardziej upokarzającej ich najlepszej cieszynki w historii NBA, to dalej jest prywatnie spoko gościem. I to jest właśnie piękne w Russell Westbrooku. Często piszecie, że się dziwicie, że ma małe zasięgi, więc jak chcecie, możecie komentować, lajkować, pokazać znajomym na przykład, bo też jak oni zobaczą, no to super. Ale ostatnio włączyłem opcję wspierania nawet za te głupie 2 złote, żebyście mogli w jakiś sposób dołożyć cegiełkę do mojego celu, żeby utrzymywać się z mówienia o koszykówce. Oraz przy okazji, żebyście dostali trochę więcej mocy sprawczej w tym, jaki temat wybiorę następny. Jeśli chcesz zobaczyć materiał o gościu, o którym wspomniałem wcześniej w tym filmie, Carmelo, to kliknij tutaj. Dziękuję za uwagę, na razie.